pracujących w parafii Trójcy przy Najświętszym Ciechanowcu. Witam serdecznie wszystkich zebranych, dla których ten Kościół, to miasto i wszystko, co związane jest ze szkołą, jest drogie, warte wspomnień, wzrusza, inspiruje, każe wracać, być, poszukiwać sił i wsłuchać się nawet w śpiew niespółki, które nad nami. To powitanie i pozdrowienie kieruję do Was także w imieniu księdza biskupa Tadeusza Mikusa, ordynariusza diecezji Tychyczyńskiej, zaproszonego na to spotkanie. Nie może przybyć, ale sercem, myślami i modlitwą łączy się z tą wspólnotą zebraną w naszej świątyni. Spotykacie się w dniu wspomnienia niepokolonego serca Najświętszej Marii Panny. A któż lepiej od matki rozumie serce dziecka? Przed Bogiem, wobec Maryi, przed obrazem Matki Bożej Ciechanowieckiej, niezależnie od wieku, stanowiska, tytułu, stajemy jako dzieci, a być jej dzieckiem i dzieckiem Boga to najwspanialszy tytuł i największa godność. Pozwólcie, że nawiążę do liturgii Bożego Słowa, które Kościół kieruje dzisiaj do nas. Całym swym sercem radujemy się w Panu. Będziemy śpiewali w psalmie, a prorok Izajasz w prorockim widzeniu mówi o wyniesieniu tych, którzy idą za Panem, będą znani wśród narodów świata. A Ewangelia ukazuje Marię i Józefa, poszukujących Jezusa. Wrócili do Jerozolimy, szukali i znaleźli go w świątyni. Życzę, aby serca wasze były napełnione radością tego spotkania w kościele, w szkole, na tych ciechanowieckich dróżkach. Dzięki absolwentom i pracy tych, którzy na czele z dyrektorem Eugeniuszem stanowią dziś tej szkoły, znana jest ona i w Polsce, i powiem pośród narodów świata. Za to Bogu i ludziom niech będą dzięki. A powrót do tych miejsc, gdzie źródło, niech pozwoli odnaleźć na nowo i jeszcze w pełniejszym wymiarze to, co umocnić należy, może odnaleźć, a może rozwinąć. Dziękuję organizatorom tych spotkań, że jednym z najważniejszych punktów uczyniliście spotkanie w kościele, przy ołtarzu Eucharystii, przed słuchającą matką z odsłoniętym uchem, aby usłyszeć. Jakie msze święto odprawiam w waszych intencjach. Bóg wie najlepiej, jakie one są. W intencjach absolwentów, waszych rodzin, w intencji dziś i jutra tej szkoły. Polecam miłosiernemu Bogu zmarłych, nauczycieli, pracowników, absolwentów, a wśród nich Wasi Jakuszewską, którą znałem i z którą wiele lat pracowałem w jednej szkole. Ksiądz Zbigniew odprawia tęże święto za zmarłą Danielę Madejską, a ksiądz Walenty za zmarłą Barbarę Bolesne z domu Jakuszewska. Więcej powie absolwent od 25 lat uczestnik zespołu przygotowującego te zjazdy. Ksiądz Józef, znany jako Murzynek, kilka tygodni temu mówił o sobie, że dziś znany jest nie tylko jako Murzynek, ale jako i Gołąbek. A za kolejne 25 lat, gdy będzie dalej te zjazdy organizował, będzie znany już jako Purchawka.
Józefie, purchawka jest także bardzo piękna i pożyteczna. Pokazywałeś Kościołowi światu, że świętych i błogosławionych jest bardzo wielu wśród nas i w naszych czasach. Uproś nam wszystkim potrzebne łaski i gotowość świadectwa świętością życia i prowadź nas i naszych bliskich przez doczesne życie do domu Ojca, gdzie czekasz na każdego z nas we wspólnocie świętych i błogosławionych. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Matko chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Z Panem Bogiem dalej w dalszą drogę. Pięknie wyglądacie.
Thank you.
Rozpoczynamy uroczyste odsłonięcie tablicy wdzięczności za rozbudowę szkoły. Tyle lat na to czekaliśmy i dzięki Bogu, żeśmy się doczekali. Ta sala teraz wygląda tak, że nawet oko nie widziało, ucho nie słyszało, jak pięknie wygląda. Dlatego najstarsi absolwenci w towarzystwie... Nie najstarsza, tylko seniorka. Mogę powiedzieć. Ja przeprowadziłem tutaj bardzo zacną osobę. Bardzo zacną i bardzo znaczącą osobę. Zosia Świderska. Jej tata w tej szkole, kiedy była podstawową, był naszym nauczycielem. Wobec tego Zosi wypada, żeby ona tutaj odsłaniała. Brawo! Proszę najstarszych absolwentów rocznikowo, przedstawiciela Rady Rodziców, przedstawiciela przewodniczącą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego i pana dyrektora o dokonanie odsłonięcia tablicy wdzięczności. Mam nadzieję, że kiedy salę państwo zobaczycie, będziecie na pewno usatysfakcjonowani, że jest to coś pięknego i coś wzniosłego. O, pięknie to poszło. Teraz, panie dyrektorze, można tej wstążeczki tym, co odsłaniali, dać na pamiątkę po kawałku. Teraz zapraszamy do rejestracji. Kto będzie już zarejestrowany, to od razu wchodzi na salę. Całość, baczność, sztandar zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu wprowadzić. Thank you.
Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt po raz trzeci otwierać zjazd absolwentów i wychowanków Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imieniem Jarosława Iwaszowicza w Ciechanowcu. Jest to dla mnie szczególnie bliższa w sercu, że sam 34 lata temu opuściłem góry tej szkoły. Dziewiąty zjazd absolwentów to wyjątkowe wydarzenie. Przypadało ono bowiem 70. rocznicę powstania naszej szkoły. Spotykamy się dzisiaj w miejscu, z którym związane były lub nadal są nasze wspomnienia. Nasza szkoła istnieje już 70 lat. Przez ten czas przechodziła wiele przeobrażeń. Opuściło ją kilka tysięcy absolwentów. Pierwszą siedzibą liceum był gmach, w którym aktualnie znajduje się internet. Zaś od 1972 roku zajęcia odbywają się w obecnym budynku. 2 czerwca 1981 roku nadano szkole imię i od tamtej chwili pełna jej nazwa to Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imieniem Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu. 9 stycznia 2014 roku dzięki Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego, szczególnie pani Dorocie Łapiak, przewodniczącej Rady naszej absolwentki oraz panu Bogdanowi Zielińskiemu, staroście, i panu Leszkowi Gruchale, wicestaroście, oddano do użytku nowy kompleks dydaktyczno-sportowy, w którym to właśnie się znajdujemy. Dzięki rozbudowie zostało rozwiązanych wiele problemów związanych z edukacją ponadgimnazjalną w Ciechanowcu. Władze powiatu bardzo dbają o naszą szkołę, czego dowodem jest kolejna inwestycja, którą rozpoczniemy wkrótce po tym zjeździe, a mianowicie budowa pomp geotermalnych i kolektorów słonecznych w budynku szkoły i internatu. Historia naszej szkoły to nie tylko dzieje, miejsca i instytucji, ale także losy wielu ludzi, którzy swoje życie związali właśnie z liceum i pracą dla rozwoju młodego pokolenia. Nasze liceum było zawsze znaną szkołą. Te trudne tradycje są dla nas drogowskazem, także i dziś. Dbając o dobre imię liceum, staramy się ciągle rozwijać i udoskonalać. Niektóre efekty naszej pracy możecie Państwo obejrzeć gołym okiem. Inne, te edukacyjne, są może trudniejsze do dostrzeżenia. Aktualnie w szkole funkcjonuje 7 typów szkół i uczy się w nich ponad 700 uczniów. W liceum od 5 lat realizujemy innowacje pedagogiczne, klasę profilu wojskowo-sportowym. Mamy ogólną kształcącą szkołę sztuk pięknych, 6-letnią po szkole podstawowej. Uczymy też takich zawodów jak technik żywienia, technik kucharz, technik fryzjer, technik administracji, technik turystyki wiejskiej, a od 1 września 2014 roku opiekun w domu pomocy społecznej. Cieszymy się, że uczniowie czują się u nas dobrze i chcą do nas wracać, także po ukończeniu szkolnej edukacji. Patrząc z perspektywy czasu, możemy pochwalić się naprawdę wieloma wspaniałymi absolwentami. Są oni wartościowymi ludźmi, którzy osiągnęli w życiu bardzo dużo. Można ich spotkać na całym świecie i na różnych stanowiskach. Drodzy absolwenci, szanowni dyrektorowie i profesorowie, dostojni goście, jestem niezmiernie uradowany i zaszczycony waszym przybyciem na dzisiejsze spotkanie. Wielką radością napawa mnie fakt, że chcecie powracać w szkolne mury nawet po wielu latach ukończenia nauki. Chciałbym podkreślić, iż razem tworzymy wielką szkołą społeczność, zaś zjazd jest dobrą okazją do odnawiania, zacieśniania i nawiązywania nowych kontaktów, których siłą spajającą będzie instytucja szkoły i wspólna przyszłość. Pragnę serdecznie powitać zaproszonych wszystkich gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Bardzo serdecznie witam władze szkoły, panią przewodniczącą Rady Powiatu, panią Dorotę Łapiak.
której starszą absolwentką, tak jak zaznaczyłem na początku. Bardzo serdecznie witam dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, panią Bożenę Krzesek-Muchę, która również jest nasza absolwentka. Szanowni Państwo, serdecznie witam pana starostę, jeżeli miał być, nie wiem czy jest, i pana wicestarostę, pana Bogdana Zielińskiego i pana Leszka Kruchała. Jeśli nie ma, to wyjątku. Serdecznie witam burmistrza miasta Ciechanowiec, pana Jarosława Leczka. Również naszego obywatela. Witam przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Zofię Jakowską. Serdecznie witam naszych kochanych dyrektorów i profesorów, którzy uczyli w naszej szkole. I tak na liście zarejestrowanych właśnie mam panią Elżbietę Ambroziewicz. Bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, nie mógłbym z pewnością pominąć faktu, iż zjazd nie byłby możliwy, gdyby nie wielkie zaangażowanie wieloletniego przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego księdza Krzysztofa Rzeszczuka. Serdecznie witam i również dziękuję księdzu dziekanowi Tadeuszowi Klińskiemu za nauczycieli i absolwentów naszej szkoły. Serdecznie pragnę również podziękować wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego, pracownikom szkoły, internatu, nauczycielom, rodzicom oraz młodzieży za wysiłek i trud, który na nieszczęście angażują się całym sercem w to wielkie dzieło. Oczywiście tutaj pan zwrócił uwagę, że powitałem pani profesor Jarosław Janiszewski. Nie miałem na liście zainteresowanie przez naszą prezydentę. Szanowni Państwo, dziękuję również Straży Pożarnej, Policji Ciechanowców oraz Orkiestrze Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury pod dyrekcją pani Mirosławie Chojnowskiej, którzy to uświetnili nam przemarsz z kościoła do szkoły. Szczególnie słowa podziękowania również kieruję do swojej młodzieży, która zechciała w sobotę przyjść do szkoły i również uświetli tę uroczystość, urobi młodzieży z Polonesa oraz wszystkich pozostających Państwa, którzy się nie mają okazję zobaczyć. Szanowni Państwo, dla całej szkolnej społeczności jest to wspaniałe święto wspomnień i pamięci. Staraliśmy się, aby ten zjazd był wydarzeniem wyjątkowym. Jednak jeśli zdarzają się jakieś niedociągnięcia organizacyjne, liczymy na Państwa zrozumienie i wyrozumiałość. Jestem jednak przekonany, że pan Krzysztof Koc i jego zespół oraz orkiestra księżnej Habsburg pod dyrekcją Sylwestra Tadeusza Szałomka dostarczą Państwu wiele niezapomnianych wrażeń, a o godzinie 23 czeka Państwa jeszcze jedna artystyczna niespodzianka. W tym miejscu pragnę też serdecznie pięknie podziękować naszym wspaniałym absolwentom, pani Elżbiecie Szczęsnej, rocznik 1969, nie wiem czy to jest matura czy data urodzenia, oraz córce pani Kamili Szczęsnej, rocznik 1994, za przekazanie na potrzeby zjazdu niespodzianki, którą wieczorem znajdziecie Państwo przed wejściem do szkoły. Natomiast absolwentka rocznika 1983 pani Mariola Puchalska wraz z mężem Tadeuszem przekazali niespodziankę, którą znajdziecie Państwo na stole miejskim. Nie zapomniał również o nas ksiądz dziekan Tadeusz Kryński, który również przygotował niespodziankę,
i znajdziecie ją Państwo wieczorem na stołach. Dziękuję również za wyraz sympatii i chęci pomocy w organizacji zjazdu prezesowi Gminnej Spółdzielni Jedność Ciechanowców panu Romualdowi Tkaczukowi. Kończąc swoje wystąpienie, chciałbym zaprosić Państwa na swoicką wycieczkę lat szkolnej młodości. Czasów edukacyjnych trudów, dorastania, radosnej beztroski, miłości, przyjaźni. Za chwilę Albert z Weroniką wyśpiewają słowa piosenki Rosiewicza. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach, może przed domem te wiosenny zapach są. Może bociany zawracają tu do gniazda, coś co każe i powraca się tu. Oddają charakter dzisiejszego spotkania. Wracajcie Państwo, szkoła to Wasz drugi dom, do którego wraca się z wielką tęsknotą. Niech czas spędzony na spotkaniach z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy upływa Państwu w bardzo przyjemnej atmosferze. Szanowni Państwo, do szkoły napłynęło szereg listów gratulacyjnych od zaproszonych gości. Te listy znajdziecie Państwo w kolejce, która jest wyłożona przed wejściem tutaj. Ja pozwolę sobie tutaj poprosić tylko ucznia, który odczyta jeden z listów. Jest to list od księdza biskupa Antoniego Dydycza. Zapraszam. Szanowny Panie Dyrektorze, w imię Boże pozdrawiam. I to już będzie 9. zjazd wychowanków i absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowcu. Pamiętam poprzednie. Świetnie zorganizowany, masa gości, aż serce mi ruszyło się, gdy szkoła ma swój spokój. Przyciąga, odświeża, ale i postarza. W końcu widzimy, ile już lat upłynęło od pierwszego przekroczenia progu Alma Matris Ciechanowiensis. Żałuję, ale w tym roku przebyć nie będę w stanie. Mam dużo zajęć, także tych, które wiążą się z przejściem na emeryturę. Dzięki Bogu, że tylko raz ani się przychodzi. Pozdrawiam wszystkich uczestników. Niech się odmładzają szkolne powietrze. Ma ono sobie wyjątkową moc. Pozornie beztroskie, a nawet swobodne. A w rzeczywistości wyjątkowo pożyteczne. Życzę miłych rozmów, ciekawych wspomnień i przemyśleń. A to już mając przyszłość na uwadze. Wszystkich polecam szczególnie opiece Matki Bożej Ciechanowieckiej. Tak nam jest potrzebna. Miejmy nadzieję we wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, przecież w Ciechanowcu był. I do następnego zjazdu w takiej samej liczbie, a dziewczęta tak samo urodliwe. Oddamy w Chrystusie Antoni Pocyfik-Dydycz, biskup Trochidzieński z Jana. Jeszcze kilka słów powitania skieruję do Państwa przewodniczący Rady Rodziców. Szanowna Dyrekcjo, kochani nauczyciele, drodzy księża, zacni goście. To już 9. zjazd absolwentów. Jest to więc doskonała okazja, by móc podziękować właśnie naszej dyrekcji, wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak wspaniałej sali. To właśnie dzięki temu teraz Państwo mogą tu spokojnie, rozluźnieni spędzić swój nowy czas. Dziękujemy bardzo za to, że Państwo byli wcześniej, a są teraz. Dziękujemy, że łączą się tu właśnie pokolenia. Pokolenia, które się spotkają, starsi, my tak patrzyliśmy z koleżankami, jak pięknie witają się, jak pięknie w sposób taki szczególny właśnie te powitania. Po prostu takie serdeczności koleżeńskie z lat szkolnych pozostały. Jest nam niezmiernie miło, jest w sercu budzi się ogromna radość, że Państwo tak wspaniale, tak z uśmiechem przybywają tu do naszej szkoły. Dziękujemy za wszystko, co Państwo uczynili dla tej szkoły, do tego budynku. Dziękujemy za dzieci, które dalej tutaj się uczą. Dziękujemy za wszystko. W kościele podziękowaliśmy Panu Bogu, a teraz dziękujemy wszystkim ludziom, którzy przyczynili się właśnie do powstania tego budynku i do tego wszystkiego, do tego dzisiejszej wspaniałej imprezy. Dziękujemy.
trzyma adresem Państwa. Teraz pragnę Państwa zaprosić jeszcze raz na krótki montaż wspólno muzyczny, który ma naszej młodzieży, a później po wystąpieniu ja jeszcze podam kilka informacji. Zapraszam. Całość powstania. Całość, pasztorz, sztandar szkoły wyprowadzić. Thank you.
przysłyszy Państwu, aby ta radość najpiękniejszych lat szkoły trwała przez całe życie, a poczucie młodości nigdy Was nie opuszczało. O radości najpiękniejszych dni zaśpiewa też nasz nieodzowny szkolny. Radość najpiękniejszych lat. Wieczorem, na które serdecznie zapraszam, ale zanim
skoro zostałem tu bardzo wystąpienie, to kilka zdań, a jesteśmy w czasie ograniczeniu. Mamy 2 minuty, ale z poprzedniego spotkania jeszcze 2 minuty zostało. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.
Thank you.
Bardzo serdecznie witamy orkiestrę arcyksięcia Michalskiego Wojna Szywca, która właśnie przed chwilą, przed Państwem zaprezentowała swój pierwszy utwór i mieli Państwo czas przez najbliższą godzinę. Bardzo serdecznie witamy. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Wszyscy w całej kuli wielkiej. To jest piosenka o słowie.
Thank you.
zostawię Państwa sam na sam z kamerą stanu orkiestry i arcyksiężą na Rosję i może w tym marszem polskim razem z nimi przeniesiecie się właśnie do Polski.
kolejny hit. Proszę Państwa, Sylwester, tak mam sobie szaleńca, że tak się znowu zrobić. Bardzo dobrze, zaśpiewałem rzeczy. Nie wiem, czy znacie takiego piosenkarza, czy Majca.
Coś chciałeś powiedzieć? I Sylwester Tarwa Szalony, drodzy Państwo, wielkie oklaski dla dzisiejszego naszego solisty. Ja jestem dyrygentem. No, prawda, tak rozumiesz. No tak, proszę bardzo. Słuchaj, bo Państwo chcieli mi pić. Thank you.
Przyjemnej zabawy.